O, widzowie, strasznie się nie wyspałem. Ale to jakoś bardzo nie szkodzi i odcinek tak czy siak się pojawi. Dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie i przydałoby się kolejne zadanie dostać. W sensie przydałoby, znaczy nie chcę dostawać kolejnego zadania od tego ziomka, który tam mnie straszy. No ale prawdopodobnie tak będzie, prawdopodobnie dostaniemy jakieś zadanie, bo wczoraj się wykonaliśmy, o chyba, że się dowiemy, że wczoraj się wykonaliśmy źle. Też istnieje takie prawdopodobieństwo, ja mam nadzieję, że wszystko będzie tak jak należy. Zanim rozpoczniemy, to nie łapka w górę, tylko na Instagrama was zapraszam. Link jest oczywiście w opisie. A ja nie przedłużam, intro. I witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy, no tradycyjnie u mnie w domku, słuchajcie, zrobiliśmy ten challenge, który nam dał w poprzednim odcinku, z tym, żeby posłać tą kolejkę. Nic się nie stało, jest cisza i spokój, ta kolejka została wchłonięta w tamtym miejscu i czekamy. Co tu robi zielona owca? Ej, ona była ostatnio biała, mi się wydaje. I też tu się puskała z tą papugą. Dobra, to jest strasznie dziwne, ale no, nie będę w to wnikał. W każdym razie musimy pójść w tamto miejsce, w którym byliśmy, po kolejne zadanie, które tam na nas prawdopodobnie będzie czekać. Ja widzę już tą głowę. Jeszcze pies mi znowu szczeka. To już jest tradycyjnie. Ja zawsze nagrywam odcinki, jak on jest u mnie w pokoju, on zawsze szczeka, jak jest u mnie w pokoju, bo chce stąd wyjść. A nie może, bo nie ma nikogo w domu poza mną i tam by poszedł, jeszcze gdzieś by strzelił klocka i by było poptoga, miałbym sprzątania. Dobra, czekajcie, trzeba tam zajść do tego, do tej głowy, zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Drzwi są otwarte. Nie wiem, czy to wróży coś dobrego, czy to wróży coś złego, nie wiem, nie pamiętam, czy ja je zamknąłem, czy nie po prostu, ale dobra. Tu tabliczki się nie zmieniły, z tego co widzę, więc po prostu normalnie przechodzimy przez ten nasz labirynt i lecimy do samego końca zobaczyć, o co będzie chodziło w dzisiejszym zadaniu, które dostajemy od... Sam nie wiem kogo w sumie, kurde, no jeszcze się gość nie przestawił, po prostu póki co mnie straszy tylko, no ale dobra, niech będzie. Tu się nic nie zmieniło, ale tego na pewno nie było. Tego na pewno nie było. O nie, dobra, zaczyna się. Dobra, czyli już wiemy, jak będzie to wyglądać. Będą tutaj dobudowywane stale kolejne pokoje. Dobra, brawo. Pierwsze zadanie zrobione, czas na drugie. Okej, dobra, czyli wykonaliśmy pierwsze zadanie. Okazuje się, że jest wykonane dobrze. To dobrze, to bardzo dobrze. To bym wręcz powiedział, że wybitnie. Oddaj mi wszystko, co jest pod... czas na drugie. Oddaj mi wszystko, co jest potrzebne do przejścia Minecrafta. O kurde. Pomogę ci z jedną rzeczą. Każda drabina jest dłuższa. Ej, za bardzo nie wiem, o co chodzi z tym, ale dobra. Każda drabina jest dłuższa i są tam drabiny. Okej, czyli musimy gdzieś pójść, szukać jakichś drabin i one prawdopodobnie nas do czegoś doprowadzą. Okej, tak mi się wydaje. Więc wróćmy po prostu tym tunelem, który tutaj jest do wyjścia i musimy wszystko ogarnąć. Teraz tak, co jest potrzebne do przejścia Minecrafta? Wydaje mi się, że na pewno jest potrzebny łuk i strzały. No nie wiem, w jakiej ilości strzały uda mi się ogarnąć, ale myślę, że po prostu łuk i po prostu strzałę uda nam się ogarnąć, więc to jest taki plus, bo to jest potrzebne do rozwalenia tych wież, na których jest to coś, co leczy smoka. Ale żeby się dostać do smoka, jest potrzebna perła. Są potrzebne perły. Perły powinienem mieć. Potrzebne jest 12, ale zazwyczaj Stronghold, czyli miejsce, w którym jest, jest portal do Endu, ma już jakieś perły. Rzadko kiedy się trafia 0, więc wystarczyłoby mniej. Dobra, czekajcie. Potrzebujemy tak, łuk. Tylko łuk jest troszkę zepsuty. O, tu mam cały sprawny łuk, więc dobra, mamy łuk. Potrzebujemy strzały. O Boże, czy ja mam strzały? O nie, może być ciężko ze strzałami. O, ale mamy perły, dobra, to perły już bierzemy, bo to jest potrzebne. Będziemy potrzebować blazy. O nie, mamy strzały, ej dobra, to koks, dobra, mamy strzały. Będziemy potrzebować blazy, żeby mieć pałki, czyli do tego będzie trzeba pójść do netheru. Co tam jeszcze jest potrzebne do tego? W sumie, żeby dostać się do netheru, jest potrzebne trochę złota, ale... No dobra, mamy w sumie trochę złota, więc w sumie dobrze, okej, dlaczego by nie, mamy fajnie, nas rozpieszcza Minecraftik. Jest potrzebne wiadro. Wiadro i lawy, i wody tak naprawdę. No bo najpierw wody potrzebujemy i lawy, żeby zrobić portal tak naprawdę. Więc jeżeli mówimy o jakimś takim speedrunowaniu, bo chyba o to mu chodzi. Więc weźmy sobie może do tego drugiego wiadra lawę po prostu. Czy ja mam tu gdzieś lawę? Czy my będziemy musieli pójść po prostu do jakiegoś... Wiecie co, ja wiem, gdzie pójdę po lawę, bo ja już mam takie tradycyjne miejsce. Już jak załatwiałem tam lawę do tego mojego kosza, to tam szedłem po to. Ale nie będę brał teraz tego mojego kosza, tej lawy, bo boję się, że ja bym ją wziął i ona by mi znikła.
albo coś i ja bym zapomniał o niej, a ona tam jest potrzebna, dobra. A tu mamy raz, dwa, trzy, chwila, moment i tutaj powinna być lawa gdzieś za tym. Uwaga, czy to prawda? To prawda, mamy lawę, jest super fajnie. Okej, czyli mamy wiadro, to jest moje wiadro, ale mamy wiadro wody i wiadro lawy. Przydałaby się też na pewno zbroja jakaś, żeby mieć jakąś taką, jakieś takie zabezpieczenie. O, wiem co jest potrzebne jeszcze. O nie, nie szczekaj mi, nie szczekaj mi. Proszę, nie rób tego. Dobra, potrzebne... Fire resist. Czy to jest potrzebne? Potka na fire resistkę, żeby się nie palić. No... może być, ale to przy walce z blazami, ale w sumie nie musi. To nie jest konieczne do przejścia Minecrafta, więc może to nie. Najgorsze będą pałki blaza chyba do zdobycia, bo ich totalnie nie mam, nie? Ale dobra, zbroje, powiedziałem o zbroi. Więc weźmy może złotą zbroję, bo złota zbroja jest potrzebna do tego, żeby przejść Minecrafta. W sensie przynajmniej jedna część złotej zbroi, ale dajmy już wszystko. Jak już robimy to, to dajmy wszystko, bo potrzebne to jest, żeby po prostu nas nie biły te pigliny w Netherze. I co jest jeszcze potrzebne? Ej, nie mam pojęcia. No narzędzia jakieś takie jakby podstawowe mi się wydaje, więc może po prostu zróbmy takie podstawowe narzędzia. Będzie kill off, tak naprawdę kill off i siekiera tylko jest przydatna. A tutaj mam siekiery, więc w sumie to po co brać coś więcej, więc weźmy tutaj siekierę. I to w sumie nam powinno wystarczyć, tak mi się wydaje. No co, no, mogą być takie jeszcze smaczki potrzebne, typu łódka na przykład, więc możemy zrobić łódkę w sumie, czemu nie. Tu... o kurczę, ten serwer wygaśnie mi. Przyszła informacja, dobra, nieważne. Nie, proszę nie szczekaj, proszę nie szczekaj. Dobra. Mamy tutaj łódkę. I nie wiem, co jeszcze nam będzie potrzebne. Wychodzi na to, że potrzebujemy tak naprawdę tylko jeszcze blazów, bo tak to już mamy chyba wszystko. No i jakieś jedzenie by się też przydało, więc dobra, dajmy może chlebki, dajmy może te ziemniaki upieczone. To już daje tak naprawdę, bo boję się, że o czymś zapomnę i to sprawi, że nie zaliczymy zadania, a bardzo bym tego nie chciał. Więc to mamy, może jakiegoś budulca jeszcze, dajmy tak dwa staki kobla. Dajmy miecz też, jak już tutaj widzę, dajmy łopatę, jak już tutaj widzę, okej. Mamy wszystko przygotowane, dajmy tarczę moją, oddajmy ją, ja chcę zaliczyć to zadanie, bardzo chcę. Tylko najgorsze jest to, że dalej nie mamy, to wezmę sobie tą tarczę, bo teraz będziemy musieli pójść do Netheru po te blazy. Ale dalej mnie interesuje w sumie ta zagadka z tą drabiną. Każda drabina jest dłuższa. Ja tutaj w sumie nie mam żadnych drabin, chyba że chodzi o jakąś o tą drabinę u mnie w tym, do tego portalu. Może chodzić o tą drabinę w sumie tutaj, ale czy tam coś jest pod tym, bo na to by wychodziło? No nie, nic tu nie ma. No nie ma, to nie o to chodziło w takim razie, więc nie wiem, o co tu chodziło tak naprawdę. Każda drabina jest dłuższa. Gdzie jeszcze mam drabiny? Bo całkiem możliwe, że to będą właśnie blazy tą nagrodą dla mnie właśnie, która będzie, żeby to jakby zaliczyć to zadanie, więc kurczę, jestem ciekaw, o jaką drabinę może chodzić. Muszę poszukać jakiejś drabiny chyba. Ej, dobra, mam chyba pomysł, widzowie. Przecież tam była drabina i tam były te drabinki też przy tym, w tej całej tabliczce, więc... Kto powiedział, że to o tamto miejsce może nie chodzić? Czekaj, sprawdzę to, bo tam wiem, że drabiny były, więc mogło chodzić o tamtą drabinę i w sumie najciemniej pod latarnią. Było to już na miejscu, a my jeszcze stamtąd wyszliśmy, więc sprawdźmy tamto miejsce, bo wydaje mi się, że to może o tamto miejsce chodzić właśnie, więc czekajcie, tu raz, dwa, trzy, już ten tunel znam na pamięć, kurczę, już bym tu zamkniętymi oczami chyba przeszedł, tak mi się wydaje. Chociaż może niekoniecznie, dobra. Tu, widzicie, jest drabina, ale... Widzicie to? Słychać blazy. Ej, dobra, czy to chodzi? Dobra, o tą drabinę chodziło. Ej, ale jazda, dobra, czekajcie. Jo, nie mogę, mamy blazy. Mamy blazy, uwaga. O. Wow, 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 wow. Dobra, na całe szczęście nie jesteśmy w Netherze, więc można używać wiadra do gaszenia się. Okej, i teraz tak. Pum, pum. Dobra, pum, pum. Mam, no nie, dlaczego taki mały dropik? Dlaczego? Czekajcie, ja tutaj wyjdę do góry. Może one się szybciej zrespią jakoś. O nie. Dobra. Mamy tutaj te dwie drabiny. Ja wezmę tą drabinkę. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, żeby tutaj to dobudować po prostu. O, i teraz tutaj mamy zejście do blazów. Jak on ogarnął w ogóle spawner blazów tutaj? Jasny gwint. Przeciągnął tak naprawdę Nether. Co jest? Przecież ja... Aha, bo podpalił pode mną blok. Dobra. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Czekajcie, musimy się podleczyć, bo nie jest kolorowo. Dalej mamy tylko jedną pałkę blaza, to jest strasznie mało. Dlaczego tak mało mi dropi tego? To jest tragedia. Ej, czy ja tutaj jak rozleję wodę, to... Nie, dobra, myślałem, że ta lawa się zamieni, ale jednak nie.
Dobra, zjedzmy sobie jeszcze. Boję się tam schodzić, ale jest dużo tych blaze'ów tam teraz. Nie mamy żadnej zbroi, to jest najgorsze. Dobra, strzelcie już. Co jest? Nie. Dobra, to jest niebezpieczne tam przebywać. Tam jest za dużo tych blaze'ów. Dobra. Ile was jest? Dobra. Ale ich łotuję teraz. Dobra, strzelcie. O kurde! Co jest grane? Jak ja mam to przejść? Dobra, widzowie, robimy to. Już. Jest ich tu za dużo. Nie, znowu. Tragedia. Dobra, widzowie, bierzemy tą zbroję. Ja muszę być gotowy na jakieś... O kurde, tu otworzyłem sobie. Musimy być gotowi na walkę, zabierać zbroję, która nam pozwoli to wygrać, bo przecież to jest tragedia jakaś totalna. Biją mnie jak chcą, robią ze mną co chcą. Ich tam jest strasznie dużo. Ej, ale w sumie mam rozpilę teraz, ja bym mógł ich zalać wodą w sumie, bo to jest przecież tutaj, a tutaj można używać wody, a nie można używać wody w nederze, więc ej, a one w wodzie giną, więc w sumie, dobra, mam plan. To jest plan, który musi się powieść, to jest plan, który musi po prostu, no nawet nie mam innego słowa na to, musi się powieść, więc czekajcie, schodzimy tutaj. Jezu, ten korytarz jest tak nudny i tak długi, już mam dość go, niech on będzie krótszy, błagam, proszę. Dobra, uwaga, zalewamy to tam wodą, one zginą w tej wodzie. To jest plan. To jest plan, widzowie. Uwaga. O, i teraz będę gasił się od razu. Oj, super. Dobra. Okej. Dobra, czekajcie, bo jest teraz slipa tutaj. Dobra. Pokonani. Pytanie, czy z nich wypadają te blazy, jak one się tak w ten sposób giną? Dobra, czekajcie, to jest jakiś plan na to, żeby tutaj przechodzić tego Minecrafta. Dobra, dalej mam 3 pałki blaza tylko. To jest zdecydowanie za mało. Ile my z tego mamy? 6, a my potrzebujemy 12, czyli jeszcze raz tyle. Dobra, niech się zrespią, okej, super. Strzel się do mnie. Świetnie. Dobra, mamy pałkę Blaze'a. Dobra, super, mamy 2, czyli potrzebujemy jeszcze... W sumie mamy 10 tylko pereł, dobra. To nam powinno wystarczyć. Okej, bierzemy to, co mamy i lecimy już, koniec z tym. Ja już nie chcę dłużej z nimi walczyć, więc zróbmy z tego, co mamy teraz, wózek, który poślemy do tej nieznanej dziury, tej piekielnej kolejki, która wchłania wszystko jak wlezie, więc czekajcie, przejdźmy tu. Raz, dwa, trzy. Ja nie mogę, ten tunel jest taki długi. Dobra, i teraz tak, przechodzimy tutaj, przejdźmy tędy, będzie szybciej. I lecimy do tej piekielnej kolejki, która... Nie wiem, skąd się w ogóle tam wzięła. To miała być moja kolejka, którą poprowadzę przez całe Palionowo. Okazuje się, że jest to kolejka jakaś, do której muszę odsyłać jakieś rzeczy, żeby w ogóle przeżyć, żeby wykonywać jakieś zadania. Nie wiem, to jest tragedia totalna. Ale dobra, mamy... O kurde. Muszę to tam oświetlić. Co ja robię odcinek, to tam jakieś potwory są. W pewnym momencie mi to tam wysadzą i będzie po ptokach. Dobra, weźmy skrzynkę, potrzebujemy zrobić. Więc zróbmy tak, tu mamy crafting. Bierzemy tak. Dobra, mamy skrzynkę, bo wózki to tam już czekają na nas. I teraz tak. Creeper, proszę, tego creepera trzeba załatwić. Okej, on tutaj jest. Naciągnijmy sobie strzałę i rozwalmy go na odległość w sumie. Ty możesz być na blisko załatwiony. Dobra, super. Tam trzecia strzała powinna już wystarczyć. Tak, dobra, super, pokonany. Czy ja mam czym to oświetlić teraz tutaj? O kurde. Ja nie chcę z wami walczyć. Zostańcie sobie tam. Nie chcę z wami walczyć, jasny gwint, czekajcie, zróbmy to tak. Okej.
Załatwimy ich. Nie, nie wybuchaj. Błagam cię. Super. Super. I uwaga. No zgiń. O, super. Dobra, i teraz... Czy ja mam czym to oświetlić? Ja to muszę teraz zrobić. Jak ja teraz tego nie zrobię, to ja nigdy tego nie zrobię. Czekajcie, odłóżmy tutaj te rzeczy. Mamy jedno pochodnie. Czy mamy tu jakieś inne pochodnie? Mamy, dobra, jest sporo pochodni. Jest czym to oświetlić. Dobra, tak. Tak, tak. Oświetlmy to, żeby już tutaj nic się nie zrespiło. Ty też, kurczę, co tutaj robisz, to ja nie wiem. On się w ogóle zbagował. Ale dobra, uderzył mnie i tak. Dobra, bierzemy to. Stawiamy kolej... A nie, to trzeba teraz zrobić tak, połączyć. Okej. Okay. Okej, okay, stawiamy to tutaj i wkładamy rzeczy. To, o, jeszcze zróbmy, zamienimy to na te oczy Entu, dobra, mamy to. Dajemy tu złoto, to wszystko, co tutaj mieliśmy, tak, tak, tak. Dobra, to jest wszystko, co było potrzebne do tego, żeby to zrobić. Mam nadzieję, a jeszcze tarcza, o kurczę, zapomniałbym o tarczy. No troszkę zniszczona, ale mam nadzieję, że będzie okej. Więc uwaga. A wiadro wody jest, jest wszystko tam dane, co jest potrzebne. Mam nadzieję, że to zostanie zaakceptowane. Jazda z tematem. Jedź wózeczku, jedź. Załatw to, co trzeba. Niech go tam wchłonie. Zobaczymy, czy będzie zaakceptowane, czy nie. Czy wróci wózek do nas. Jakby wrócił wózek, to by była tragedia. I uwaga. Zaakceptowane chyba. Dobra, zaakceptowane. Masakra. Dobra, zrobiliśmy kolejne zadanie, które dostaliśmy od tego nie wiadomo kogo. Mam nadzieję, że... Nie będzie za dużo tych zadań i mam nadzieję, że ten ktoś da mi spokój i że ta moja głowa kiedyś wróci do normalnego wyglądu. W każdym razie na ten odcinek to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa!